en présence des anges. Pour toi je veux chanter, Seigneur, face aux anges, je psalme dirai, je rends grâce à ton nom. Pour toi je psalme dirai. Pan Bóg uznał, że potrzebujemy usłyszeć to słowo drugi raz w krótkim czasie. Jak wiemy, to jest Ewangelia, którą słuchaliśmy w niedzielę. Dzisiaj, kilka dni później, Chrystus na nowo to słowo nam zawierza. To słowo, które jest do Kościoła, bo każde słowo Pisma Świętego jest przede wszystkim do Kościoła, do ludzi wierzących, ale dotyczy rzeczywistości nie tylko Kościoła. Owszem, również i Kościoła, ale mówi o sytuacji każdego człowieka. Bo ta sieć, która została wrzucona i teraz zagarnia wszelkiego rodzaju ryby, to jest mowa o wszystkich ludziach, wszystkie rodzaje ryb. Każdy człowiek, czy chcemy, czy nie chcemy. Ta sieć została już zarzucona, mówi Chrystus, i teraz następuje ten proces przyciągania do brzegu. Czy chcemy, czy nie chcemy, z każdą chwilą jesteśmy bliżej sądu ostatecznego, końca świata, paruzji. Z tej mszy wyjdziemy pół godziny bliżej sądu ostatecznego. Pół godziny bliżej Królestwa Niebieskiego, pół godziny wypełnienia się ostatecznego tego słowa. I dzisiejszy dzień będzie i dla nas, i dla świata kolejnym tego etapem. I Chrystus mówi o tym słowie, które myślę, że każdego z nas jakoś dotyka, czy budzi tą refleksję. Dlaczego tyle zła jest, dlaczego tyle zgorszenie i w Kościele, i nie tylko w świecie. Chrystus mówi, taka jest sytuacja świata, taka jest kondycja też Kościoła. I Chrystus wielokrotnie tutaj też mówi o tym, że czas i sąd należy do Niego. Że my byśmy chcieli nawet w dobrej woli przeprowadzić ten sąd już wcześniej, powyrzucać co, bądź co za burtę, powyrzucać choć co z Kościoła, że mieć raczej taką mentalność świadków Jehowy, albo jesteś takiego, jakim chcemy cię mieć, a jak nie, to usuwamy ciebie, rób sobie co chcesz, byleby nasz Kościół był czysty, byleby nam nic nie można było zarzucić. To nie jest opcja Chrystusa. Opcja Chrystusa jest właśnie tą opcją zagarniającą wszystko. Gdzie to jest to słowo, które Chrystus mówi na samym końcu Pisma Świętego, w 22, a więc w ostatnim rozdziale Apokalipsy świętego Jana. Chrystus mówi, to już prawie ostatnie słowo, które wypowiada: nie kładź pieczęci na słowo proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawi, niech się jeszcze bardziej splugawią, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. I to jest to słowo, myślę, takie bardzo mocne, piękne, dające nam nadzieję, że my się nie musimy o ten Kościół aż tak troszczyć, jak się wydaje, że musimy, że nie musimy się tak bać o ten Kościół, jak się boimy. To Chrystus jest Panem tego Kościoła i tego świata. Jest owszem zatrważające to, że nikt z nas nie ma
wykupionej miejscówki w tym Królestwie Bożym. Że tylko dlatego, że jesteśmy w tej sieci, nawet tej sieci Kościoła, to jeszcze o niczym nie świadczy. Że już możemy być spokojni. Nie, to Chrystus wie, co jest w nas. Jak mówił prorok Ezechiel, co Chrystus powtarza, że w każdej chwili możemy się odwrócić, nawet możemy być sprawiedliwi i na końcu odpaść. Bo gdzieś ta sprawiedliwość nie jest głęboko w nas zakorzeniona. I odwrotnie, że mogą być ludzie, którzy są, wydawałoby się, całkiem źli do szpiku kości, a w ostatnim momencie mogą się nawrócić i są bliżej Królestwa Bożego niż my wszyscy. Czego przykładem najlepszym chyba jest Łotr. Ale tak jest. Jesteśmy w tej rzeczywistości. Sytuacja jest taka, jaka jest. Prawdą jest to, że kiedy ta sieć jest przybliżana do brzegu, to te ryby mają coraz mniej miejsca, coraz bardziej się szamoczą w tej sieci. Coraz bardziej są ściśnięte. I te ryby dobre i złe. Na pewno to jest też i nasz czas. Bo nie wiadomo, kiedy Królestwo Boże przyjdzie. Oby jak najszybciej. Oby jeszcze dzisiaj. Oby nas zostało żyjących. Święty Paweł daje nam tą nadzieję, że kiedy przyjdzie paruzja, ci, którzy będą wtedy żyli, nie umrą. Wyjdą naprzeciw temu Królestwu Bożemu. Oby to przyszło w naszych czasach. Obyśmy my byli tego świadkami. Ale też, żebyśmy widzieli, że teraz to, co się dzieje, że ten ścisk, te wszystkie ruchy, które są takie, a nie inne, to tylko dlatego, że jesteśmy coraz bliżej Królestwa Niebieskiego. Znowu też Apokalipsa mówi, że dlaczego tak się dzieje? Bo diabeł jeden wie, że ma coraz mniej czasu. Dlatego jego ruchy stają się coraz bardziej gwałtowne. Że to on jest tym, który się tak niesamowicie szamocze. Ale Apokalipsa mówi, ale Chrystus jest ponad tym. Jest już tym barankiem zabitym i ukoronowanym i tronującym. I on może sobie na to pozwolić, bo on już zwyciężył. To jest dobra nowina, bracia i siostry, dla nas. Jeśli jesteśmy z Nim, jeśli jesteśmy z Nim w jedności, jesteśmy w łasce uświęcającej, to naprawdę mamy perspektywę nieba. Jesteśmy blisko nieba, Niego. Nie mamy się czego bać. Bać się mamy tylko jednego grzechu, a zwłaszcza grzechu ciężkiego. To jest jedyny lęk, który powinniśmy mieć. To jest ten lęk dobry Boży. To jest ta bojaźń Boża, która pędzi nas od razu, gdyby się coś takiego przydarzyło, pędzi nas do konfesjonału. Żeby zmienić ten stan faktyczny z tej ryby złej na dobrą. Zrozumieliście to wszystko?